No siema wszystkim, witam was w kolejnej sesyjce z Sonika Generations. I czemu tym razem jest bez webcama? Dlatego, że nagrywam to actionem, ponieważ miałem malutkie problemy z tą gierką. No ale dobra, witam was w kolejnej sesji, zagrajmy w Sonic Generations. No i co, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki. Przeszliśmy w zasadzie klasyczną erę, modern erę. Mieliśmy walkę z Perfect Chaosem oraz z doktorem Robotnikiem na początku gierki. Mieliśmy również potyczki z rywalami, jak na przykład Metal Sonic, Shadow. I dzisiaj zabieramy się za modern erę. Zaczynając w ogóle z poziomem z Sonica 06, bardzo pamiętliwym poziomem z Sonica 06, jakim jest Crisis City, które teraz właśnie będziemy sobie zwiedzać. W ogóle śmieszna sprawa, bo nagrywam to w momencie, kiedy mam urodziny, nie? Więc widzicie, urodzinowa gra Sonika, a druga sesja jest jakby skupiona na moich urodzinach. 27 grudnia, hehe. Ale to taki mały off-topic. W ogóle bardzo lubię ten poziom Crisis City. Lubiłem go bardzo w Sonicu 06 i lubię go w sumie w Generations. Fajna to jest reinkarnacja, jeżeli mogę to tak ująć. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o modern erę, to jest era, która dosyć jest taka, nie wiem, średnio lubiana przez fanów. Dużo osób jakby trochę narzeka na tę erę. Ze względu na jakby dopasowanie poziomów. Że jakby trochę nie te poziomy dodali, które ludziom jakby przypadły do gustu. Bo sam jakby fani Crisis City są, nie są fani Crisis City, wiadomo o co chodzi. Też w ogóle gdzieś czytałem, oczywiście to niekoniecznie musi być potwierdzone info, aczkolwiek wolę o tym wspomnieć, bo czemu by nie wspomnieć w sumie, że ponoć w Generations miały właśnie się pojawić jeszcze poziomy z And the Secret Rings oraz And the Black Knight. Aczkolwiek, no, z jakiegoś powodu ich nie dodali. Mówię, to jest między innymi powód, dla którego jest przyjęta jakby ta gadatka, że Sonic Generations jest bardzo zrushowany w produkcji, bo jednak są rzeczy, które powinny się pojawić, a się nie pojawiły. Z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. O, i zdobyliśmy Red Ringa, fajnie, fajnie. Tutaj uwaga na te piekielne bestie. Checkpointik oczywiście zawsze mile widziany. Zapominam zawsze, że kurde tego spindasha mogę ten spamować, bo przecież nawet ostatnim razem mówiłem, że to jest najpotężniejszy spindasz w ogóle z całej serii. I to jest akurat fakt, moi drodzy. O, i mamy tutaj ten exit poziomu. A jednak nie. Jednak sobie jeszcze poziomiku nie skończymy. Ta, to jest troll w ogóle nad trollami, nie? No i oczywiście musimy uważać na ten piekielny wir. Bo jak widzicie, ten piekielny wir po prostu robi co robi. Czyli między innymi powoduje, że my giniemy w bardzo głupi sposób. I to chyba będzie pierwszy raz w historii tego let's playa, gdzie klasycznym Sonikiem będziemy mieli gorszą rangę niż modern Sonikiem. Chociaż dobra, tutaj nie ma co zakładać, ponieważ sam nie wiem, jaką będę miał rangę modern Sonikiem. No, zdupiłem kompletnie, to mogę przyznać. I czemu w ogóle ten klasyk mi się zawsze ustawia w tamtą stronę? Dobra, poczekajmy chwilę. Niech ten ogień, że tak powiem, przeminie, ponieważ nie ma co też rushować. Moi kochani.
Dobra, mamy tutaj teraz trudną końcówkę. Ten cholerny znak, między innymi. Musiałem aż poziom zestartować, bo powiem szczerze, że trochę głupio byłoby mi kończyć ten poziom z życiem na minusie i nie z rangą S, bo tak trochę przypał, tym bardziej, że nie są trudne poziomy. Kurde! Zleciałem w dół i to w taki beznadziejny sposób, a mamy 9 minut na nagraniu, nie? Już. Więc sprężmy się, bo nie chcę, żeby to nagranie trwało nie wiadomo jak długo. W sensie, chcę dzisiaj oczywiście całą grę przejść, więc to pewnie będzie trwało z jakąś godzinkę max. Nawet bym powiedział ponad godzinkę. Ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, może faktycznie zrezygnuję ze spindaszowania tego poziomu. To może by nawet i lepiej wyszło. Spróbujmy. O, dokładnie. Coś takiego zrobić. No, zaszedłem dalej, ale bez spindaszowania o wiele lepiej w sumie ten mi się gra. W sensie przynajmniej w tej sekwencji, nie? Dobra, jest. Jesteśmy dalej. Dawaj. Kurde. Ale to jest kurde skurczysyństwo, nie? Że ci tak ten exit, kurde, przed nosem tak ucieka, nie? Masakra. Jeszcze weź kurde traf z tego pick-upa. O, dokładnie. O to chodziło. Do armaty. I tu jest exit. Mam nadzieję, że tym razem nam nie ucieknie. Marne są szanse, żeby nam uciekł. Dokładnie tak. 12 minut 42 sekundy. No, ranga B. No, B jak baran w sumie. Crisis City. Klasycznym Sonikiem mamy przynajmniej w połowie pokolorowane. Co oczywiście jest jak najbardziej na plus. Okej, okay, artworki udało nam się odblokować. To teraz lecimy Modern Sonikiem z aktem numer 2. Nie chcę się uczyć żadnych tutoriali, już mu powiedziałem to raz. To w ogóle mi bardzo przypomina level z Shadow of the Hedgehog. Nie wiem czemu. Ja wolę chyba już powtórzyć. Z zerowym życiem, ale wolę powtórzyć. Nie, powiem wam, że remix Crisis City tutaj jest jak najbardziej na plus. Ogólnie level design mi się bardzo podoba. I w wersji klasycznej, i w wersji modern. Ja zresztą ogólnie jestem fanem takich, szczerze powiedziawszy, poziomów, gdzie wiecie, na przykład są miasta w zniszczach i pełno ognia. Tak jakoś zawsze lubiłem takie trochę mroczniejsze klimaty. Dlatego być może Shadow the Hedgehog dla mnie jest taką średnią grą. W sensie nie jest ani złą grą, ani jakąś wybitnie najlepszą, no ale na pewno nie powiedziałbym, że to jest jakaś najgorsza gra. Uwierzcie mi, w serii Sonika są o wiele gorsze gry. Lub gry, które mają w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu wymuszony humor, jak na przykład Sonic Colors, które próbuje być śmieszne na siłę. I mimo, że lubię Sonic Colors, to jednak musimy pamiętać o tym, że są za tą grę odpowiedzialni ludzie, którzy byli odpowiedzialni za Happy Tree Friends. Sorry, za Happy Tree Friends. Trzeba być poprawnie tym. Poprawnie językowo trzeba mówić. Ale patrzcie, kurde, z zerowym życiem, jak mi się, kurde, udało ładnie tutaj zajść. W ogóle ten boost to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła kiedykolwiek Modern Sonica spotkać. I to mówię nie ironicznie.
Tyeee. No dobra, jesteśmy z powrotem. Ja i Sonic oczywiście. Trochę z jednym ujemnym życiem, ponieważ postanowiłem, że znowu zacznę od nowa, bo poszło mi tak z tym piątym życiem słabo, że to jest naprawdę głowa mała. Tak więc jestem ciekaw, jak długi jest akt numer 2, bo akt pierwszy zajął nam bodajże 5 minut z tego, co dobrze pamiętam. Ale to wiadomo, przez próby dostania się na sam exit. A raczej z tego, co dobrze pamiętam, tutaj nie ma czegoś takiego, że ten exit jest w taki, a nie inny sposób trolujący. W ogóle nawet nie jest trolujący, zacznijmy od tego. Więc, no jestem po prostu ciekaw. O, ściana mnie zgniotła, fajnie, fajnie. Jak najbardziej na plus. I teraz lecimy tędy. Oczywiście, że tak. Dokładnie. Tu radzę uważać. Wziąłbym sobie tego Red Ringa, gdyby nie fakt, że ryzykowałbym utratę zdrowia, a tego bym bardzo nie chciał. Bo wierzcie mi, na życiu mi jak najbardziej zależy. Chcę mieć jak najwięcej życia, bo nie mam pewności, jak sobie poradzę z ostatnim bossem, czyli z Time Eaterem. Gdzieś tam słyszałem, że Time Eater jest jednym z prostszych bossów. Pewności nie mam, więc nie chcę tutaj, że tak powiem, wyprzedzać faktów. Na pewno jest on prostszy niż w wersji na 3DS-a, gdzie ponoć walkę z nim trochę nawet bardzo znerfili. Ale też nie ma co się dziwić, dlaczego znerfili, ponieważ no, kurde, jak tutaj jest ta walka za prosta, no to nie ma co się dziwić wcale. I mówię, bardzo mocno ubolewam nad tym, że nie nagrywam tego let's playa OBS-em, no ale już trudno się mówi. Nie można mieć niestety wszystkiego. I myk, 4 minuty i 1 sekunda. No, poszło nam o wiele lepiej niż klasycznemu Sonicowi w Crazy City. Więc w sumie to, co tutaj mówiłem, to troszeczkę okazało się prawdą. I dislike relying on others. I'm grateful for your aid. The creature was beyond my skills. No, uratowaliśmy Blaze the Cat, która w zasadzie zginęła w Sonicu 06. I to oczywiście ma sens, że ona się tutaj pojawia, no bo w końcu to jest postać Sonica 06, więc ma ono do tego pełne prawo. Więc teraz tak, zmienimy sobie na klasycznego Sonica. I lećmy z następnym poziomem, jakim jest Roof to Pran, czyli poziom z Sonica Unleashed, tym razem. Jedna z moich ulubionych muzyczek, przyznam szczerze. Tak, jest to kurde godny przesłuchania soundtrack. Aczkolwiek często odnoszę wrażenie, że jest on, nie wiem, zbyt wesoły jak na klimat tego poziomu, chociaż z drugiej strony, hej, jesteśmy w mieście. I to ma jakby rację bytu, że jest taki, a nie inny soundtrack. Wiem, ja jestem taką trochę dziwną osobą, że ja się lubię przyczepiać o takie pierdoły. No ale co ja na to poradzę? Wolę być osobą, która się przypierdziela o takie najmniejsze pierdoły, niż być setnym youtuberem, który w zasadzie, albo setnym zagrajmerem, który w zasadzie nic szczególnego nie mówi na let's playach. Poza tym, że hej, gramy sobie w taką gierkę dzisiaj, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Ja się staram mimo co zawsze urozmaicić ten komentarz, tak jak oczywiście mogę.
nie zawsze oczywiście musi wyjść. I też nie zawsze wychodzi. Tak, domyśliłem się, że te czerwone to jest jakaś podpucha, więc poczekam, aż się znowu zespawni. O ile się zespawni. A, nie zespawniło się, okej. Kurde, w sumie zebrałbym ten czerwony pierścień. Tak, wiem, dużo ryzykuję, no ale no, cóż. Dużo zaryzykowałem, ale przynajmniej, kurde, mamy czerwony pierścień. Wiecie, jak one są blisko, to, kurde, no aż głupio nie zebrać, no nie? Lepiej już mieć go za sobą, trochę się poświęcić i tyle, nie? Okej, dobra, jesteśmy teraz w jakiejś takiej... To jest coś a la taka piwnica? To mi się bardzo kojarzy z takimi, wiecie, barami lub pubami, gdzie na przykład w takich pubach było przykładowo takie, wiecie, zejście na dół schodami i były właśnie takie beczki z winami lub innym alkoholem. To wiem, że na przykład było w Shreku albo w tym... W tym takim innym filmie, gdzie występował ten kot w butach ze Shreka. To wiem, że taka scena miała miejsce. No, nieironicznie przyznam, że te poziomy w Modern Erze są troszeczkę trudne. Przynajmniej pod tym względem, że tutaj dużo ci wyskakuje tych wszystkich głąbów. O, tutaj jakoś fajnie to przed chwilą uniknąłem. Ale to było tylko i wyłącznie przed chwilą. Dobra, tam mamy monitorek z nieśmiertelnością. Ale ja tam nie będę go zdobywał, ponieważ to jest trochę strata mojego cennego czasu. O, żyćko mamy, bardzo fajnie. What? Co jest grane? Dobra, tu jest spoko. Tu właśnie jak najbardziej spoko bym mógł Fuck. Nie w tę stronę poleciałem. Tutaj trochę przyznam, że tego nie przemyślałem. Trochę się zapędziłem. No, ale pamiętacie, co mówiłem, że ten spindarz w ogóle w klasycznego Sonica jest bardzo potężny. No to teraz macie tego doskonały przykład. Spróbujcie zrobić takiego spindasza tym Sonikiem z Sonica Forces. Tym klasycznym z innego wymiaru. To gwarantuję wam, że nie będzie taki potężny jak ten. Gwarantuję wam to. Tam miałem w ten środek uderzyć, tak, widziałem to, ale jakby muszę to jakoś w miarę ogarnąć. Można i tak to zrobić, właśnie w taki oto sposób, jak ja zrobiłem. Przyznam, że trochę na pałę to zrobiłem, ale przynajmniej, kurde, liczy się efekt. Kurde, 6 minut i 16 sekund i 78 setnych sekundy. No trochę słabo mi poszło tutaj. Tu muszę przyznać. Ranga B jak baran. No ten klasyczny Sonic to dzisiaj ma takiego pecha.
że dostaje same rangi B. Miejmy nadzieję, że tylko ten rooftop run jako modern Sonic nam pójdzie troszeczkę lepiej. Trzeba trzymać kciuki z tego powodu. Okej, nowe artworki mam odblokowane, wszystko fajnie. To co? Akt drugi, czas zacząć. Z chyba jednym życiem tylko. Ta. Jedziemy z koksem. Coś czuję, że tutaj gdybym to nagrywał OBS-em, to OBS tutaj by świrował z klatkami, więc dobrze, że mamy actiona. O, mamy jedno dodatkowe żyćko, bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, że niektóre te remiksy soundtracków brzmią o wiele lepiej niż te oryginalne wersje z Sonica, na przykład Unleashed, czy tam z Sonica 06. I mam właśnie tak samo podobnie z modern Soniciem i klasycznym Soniciem, bo często odnoszę wrażenie, że klasyczny Sonic ma lepsze remiksy niż modern Sonic. I tak czasami mam też na odwrót, że na przykład modern Sonic ma lepsze remiksy niż klasyk, nie? Ale mi się język plącze. Dobra, boostujemy. Dobra, tu nam bardzo ładnie idzie. Tu nie można mówić, ale tu bardzo ładnie idzie. No tutaj trochę nie ogarnąłem, przyznam szczerze. Troszeczkę się zamyśliłem. Te baloniki, kurde, nad przepaścią położone. Jezus Maria. Oczywiście żyćko mile widziane zawsze i wszędzie. Jedziemy, 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 nie śpimy. Boostujemy, boostujemy. Ale powiem wam, że jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to fajnie wspominam ten poziom z Sonic Unleashed i też jeszcze lepiej wspominam ten poziom właśnie z Generations. Nie był on jakoś trudny. Bardziej bym powiedział, że klasyczny poziom klasycznego Sonica z Rooftop Run był trudniejszy, ale to mi się wydaje, że zawsze było takie w miarę proste. Przynajmniej ja nigdy nie miałem takiego problemu, że zginąłem. Może tylko raz w sumie. Może tylko raz mi się zginęło w tym poziomie. I przepraszam, że ja w ogóle tak mało mówię odnośnie tych moich wspomnień z tą produkcją, ale to ja mówię, ja mniej więcej pamiętam wtedy, kiedy... Znaczy, mówię wtedy, kiedy pamiętam, bo w momencie, kiedy no jakiegoś poziomu wiadomo nie pamiętam, no to co ja będę zmyślał? Ja nie lubię jakby zmyślać i podkoloryzowywać historyjek. O, 3 minuty 39 sekund. Tutaj to już w ogóle, kurde, modern Sonic zaorał klasycznego, jeżeli chodzi o rangę. No tutaj nam poszło bardzo dobrze. I uratowaliśmy Wektora z jakiegoś dziwnego powodu, bliżej mi nieznanego. Gdyż Wektor w ogóle się nie pojawił w Sonic Unleashed, zacznijmy od tego. Thanks, Sonic. You know, I got a hunch someone or something is controlling that monster. Bez kitu, to jest w ogóle dziwne, nie? Co tutaj w ogóle Wektor robi? Znaczy, okej, rozumiem, że oni musieli kogoś tutaj wcisnąć, ale... Nie wiem, no...
Nie wiem szczerze, kto by mógł tutaj bardziej pasować. Na pewno ktoś... Ktoś poza Wektorem na pewno by tutaj pasował, ale nie wiem jaka postać. Dobra. Czas zrobić akt pierwszy ostatniego poziomu z Modern Ery, czyli Planeta Wisp. Poziom, który... Nie wiadomo dlaczego się tutaj w ogóle pojawił. Tak, i dla osób ciekawskich, Planeta Wisp jest Sonica Colors, dla osób niewiedzących. Tutaj mamy w ogóle Wispony. Szczerze to nie pamiętam, który Wispon był odpowiedzialny za co. Dobra, i co to mi teraz da? A, możemy coś takiego trójkątem robić. Musiałem jakby odgadnąć przy okazji przycisk. No tak więc widzicie, takiego Wispa ma nasz klasyczny Sonic. I teraz w którą stronę mamy lecieć? W tamtą. Halo, nie w to. Dokładnie, w tę stronę mieliśmy lecieć. Uwaga na badnika. Nie, ale powiem szczerze, tutaj mi w ogóle kompletnie nie podoba się ten soundtrack tego poziomu. Jest jak dla mnie troszeczkę dziwny. Niepasujący strasznie, przynajmniej dla mnie. Wolę jakby remix Modern Sonica, szczerze powiedziawszy. Graficznie do tego poziomu absolutnie nic nie mam. Jak dla mnie bardzo ładnie ten poziom wygląda graficznie. I teraz ogarnij się, Sonic. Dokładnie, w tamtą stronę miałeś lecieć. I tego się trzymaj. What the fuck? Co tutaj się dzieje najlepszego? Przez chwilę szczerze myślałem, że ja w ogóle zginę, nie? Ale na szczęście, kurde, mogę sobie co jedynie wybić z głowy takie przypuszczenia. Dlatego ja się też tak często skupiam w gierkach, ponieważ ja w ogóle nie chcę mieć takich właśnie akcji, że ja przez taką debilną śmierć ja będę siedział nie wiadomo jak długo w danej sekwencji. Ja wolę często właśnie takie rzeczy pomijać. Bo uważam, że to też nie jest fajne w oglądaniu, jak koleś siedzi jakby zbyt długo na jakiejś sekwencji. Wiecie, z jednej strony można się pośmiać w sumie z faili, bo wiadomo, no śmianie się z faili jest zawsze śmieszne. Ale z drugiej strony... No, fajnie, piła. Ale z drugiej strony zbyt długie siedzenie to też nie jest takie dobre. Dobra. Fuck, najgorzej. No, spierdzielaj ode mnie. Teraz trzeba tam do góry się dostać, ale to najlepiej na takim full speedzie. Dokładnie, coś takiego. Nie to. No i teraz będę mógł się już pożegnać z rangą S.
ponieważ zginąłem w beznadziejny sposób. Okej. Tutaj teraz się udało nam szybciej dostać. To jest fakt. To też jest w sumie dobre, że możemy w trakcie spindoszowania jeszcze spindoszować, co nie? To też jakby daje dużo. Okej. I teraz tutaj lecimy. Dobra, szybko łap pierścionki. No kurde. Dobra, o to mi chodziło w sumie, tylko słabo to wykonałem, ale o to chodziło. Zdecydowanie nie o to mi chodziło, zdecydowanie nie o to mi chodziło. Ale okej. Bo tak się przez chwilę zastanawiałem, co auto, co tutaj się najlepszego stało. Gdzie ja powinienem właśnie tutaj polecieć na początku. Siedem minut w tym poziomie, ja pierdzielę, ale to jest porażka. I też nie dziwię się, dlaczego niektórzy narzekają na ten poziom, bo kurde, on jest fatalnie długi. On jest dosłownie, dobra, może nie fatalnie, ale jest on kosmicznie długi, ten poziom. Dobra, o co tutaj teraz chodzi? No dawaj, kręć. Dobra, udało się. Czasami mówię, no sterowanie tymi wyspami, przynajmniej w przypadku klasycznego Sonika, to jest mordęga straszna. I ja to mogę potwierdzić, że tutaj sterowanie klasycznym Sonikiem jako jakikolwiek z wyspów to jest straszna mordęga. I trochę liczę na to, żeby ten poziom już dobiegł końca, szczerze, bo on trwa o wiele za długo. Ciekawe, czy moja prośba zostanie wysłuchana. Dobra, została wysłuchana. Po 9 minutach i 3 sekundach. No niech będzie ranga B, wywalone w to. Wywalone jajca, jak to mawiają. Przynajmniej mamy jeden czerwony pierścień i już tę sekwencję mamy zaliczoną. Teraz tylko zostanie jeszcze drugi akt. Rywal. Poziomy z kluczem i później Time Eater. I będziemy mieli koniec gierki. Czas na drugi akt. Ha!
No i to jest, kurde, prawdziwa planeta Wisp. Z tym oto soundtrackiem. Mój ulubiony soundtrack, że tak powiem. Jeden z piękniejszych. Jeżeli chodzi o Sonic Generations. W ogóle ten poziom bardzo ładnie wygląda w Modern Erze. Znaczy w Modern poziomie. W 44 minuty, a my już zaraz będziemy mieli Modern Erę skończoną. To też jest, kurde, dobry wynik. Kurde, ta woda, te wodospady, ja pierdziu... Kurcze pieczone. Czemu ten Sonic tak spada? Przecież to nie jest trudne skontrolować go tutaj. O, tak, tak powinienem to na początku zrobić. O, widzicie, tak to też powinienem na początku zrobić. W ogóle to... co to jest za fioletowa woda? Czyżby to jest jakaś, nie wiem, skażona woda przez Time Eatera? Być może. O Jezus Maria, najgorzej. To już wolę, szczerze powiedziawszy, zginąć i jeszcze raz ten poziom zacząć. Bo to tak trochę do dupy poszło. No i to mi się podoba. Bardzo dobrze poszło teraz. Dawaj jeszcze raz. Dokładnie tak. To mi się już ogólnie podoba. Przejście tego poziomu. Bo na razie jeszcze ani razu nie zginąłem i niech tak pozostanie. O, teraz mamy Rocketa, bodajże on się tak nazywał. Rocket, ten Wisp. Który sami widzicie, co on jest w stanie zrobić. Tak więc... no jest to jeden z lepszych Wispów, dlatego że moim zdaniem klasyczny dostał trochę gównianego Wispa. Ale to moje oczywiście subiektywne zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. A dobra, tutaj mamy jeszcze to do odbijania się, tą taką planszę. Może nie planszę, a ściankę bardziej bym powiedział. Dobra, uwaga teraz na te. Dobra, pierścień, który daje nam razy 10. Oczywiście jak najbardziej na propsie. I lecimy do góry. Dobrze, że tutaj mamy checkpoint. Kurde, ciągle muszę się o te piły... o te ostrza muszę się ciągle, kurde, uderzać. Albo o kolce. Ja to mam, kurde, szczęście w nieszczęściu, jak to mawiają. I to myślę, że to jest bardzo dobre ten stwierdzenie. Przynajmniej nie zginęliśmy. To jest jak... no, coś mówiłem na ten temat. Ale przynajmniej dostaliśmy się do góry, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, mamy już Wispa z... Wispa Rocket. Teraz pytanie, gdzie ja będę mógł się tak dostać tym Wispem? Tam jest życie. W sumie? Rocket!
Innego życia można się poświęcić z tym Wispem. Czemu by nie? A życia, wiecie, są mimo co bardzo ważne. Gdyby to nie była... Gdyby to była taka gra jak Sonic Forces bez żyć, to jeszcze dałbym radę to jakoś przeboleć. Bo jednak Sonic Forces nie ma żyć. Są jeszcze osoby, które w sumie narzekają na ten system żyć, że jednak jest to trochę już przestarzały system. I... szczerze powiedziawszy, jestem w stanie się z tym nawet zgodzić. Sam uważam, że jednak życia w grach już troszeczkę nie powodują takiego efektu jak kiedyś. Jest to już po prostu na tyle przestarzały system, że powinni się go jakby w grach pozbywać. Albo pozbyć w sumie. Mówmy bardziej po polsku, a nie po polskiemu. Kurde, dostałbym się tam do góry, ale no teraz to trochę lipa będzie z tym. Dobra, platforma zleciała tutaj na dół. No i tak czy siak się tutaj dostaliśmy, tylko że z innej strony. Jest i piąta minuta poziomu. Kurde, faktycznie to jest jeden z dłuższych poziomów tutaj. Nie wiem czemu odnoszę wrażenie, że to jest taki trochę poziom długi na siłę. Szczerze powiedziawszy. Aha. To nieźle żeśmy polecieli. Nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że chociaż w dobrą stronę się kieruję, bo trochę będzie lipa, jeżeli cały czas w złą lecę. A tak też może być. Dobrze. Teraz tędy lecimy. Tu jest checkpoint kolejny. Tam mamy Wispa. Więc coś podejrzewam, że coś tam u góry śmierdzi. Wstawaj, Sonic, zesrałeś się, jak to mawiałam. No, ale tam żyćko jest. Dobra, o to chodziło. Przez chwilę nie ogarnąłem, bo takie miałem... o co tutaj chodziło? What the fuck? Dobra, jesteśmy na samej górze i tutaj mam już exit. Widzę go doskonale. Nice. Dobrze. W końcu kolejny długi poziom skończony. I kolejna ranga B, jak baran. No tutaj oba Soniki to są skończone barany. I 0 czerwonych tych, pierścieni. No i tutaj ostatnim przyjacielem Sonika do uratowania był Charmy. Dude, there's the emerald! No i przy okazji zdobyliśmy szmaragd chaosu. I was scared because somebody took me, but now I'm free! I'm a freebie! 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 Wee! I ten Sonic zastanawiający się.
o co tutaj chodzi w ogóle. No i dobra, no i teraz oczywiście standardowo zostały nam poszukiwania kluczy oraz walki z rywalami, zanim zajmiemy się za bossa. No dobra, więc żeby zdobyć ten klucz, będziemy musieli rozpocząć jakiś z poziomów, więc... Dobra, są tu platformy, które nas zabiorą. Tu mamy jakby jakieś minigierki, więc nimi się na razie nie interesujemy. Dobra, możemy zacząć w takim razie planetę Wisp. Specjalny akt. By dostać się oczywiście do góry w odpowiednim czasie i będziemy mogli, kurde, zdobyć pierwszy z kluczy. A chyba na tym nam najbardziej zależy w tym wypadku. Mam nadzieję, że zdobędę tą rangę S, bo w sumie byłoby fajnie. Tym bardziej, że strasznie mało rang S w tej sesyjce zdobyliśmy. Dobrze, chyba w miarę idzie ok. Przynajmniej tak ja uważam. A teraz gdzie tu jest wyjście? A, dobra. Chyba wiem, o co chodzi. Widzę tutaj przycisk. Dokładnie, o to chodziło. Dobra, udało się. Co prawda mamy rangę B, ale przynajmniej, kurde, udało nam się zrobić, co powinniśmy. Dobra, teraz kluczyk możemy zebrać, bo widzę, że już obramowanie zniknęło. Znikło sobie obramowanie. I gitara. Teraz trzeba będzie tylko jeszcze dwa klucze zebrać, zawalczyć z Silverem. Co? Z rywalem i wtedy będziemy mieli koniec, bo tylko Time Eater nam pozostanie. O, przy okazji będziemy mieli, że jeden klucz oczywiście tutaj odblokuje nam kłódeczkę. O, tutaj przecież mamy jeszcze przejście, nie zapominajmy o tym. Dobra, teraz mamy tak. Challenge Vectora albo to. No, wybierzmy Challenge Vectora, niech będzie. Roof to Pran. I co teraz, na czym to będzie polegać? Wiecie co, nie ma sensu robić tego Challenge'u Vectora, serio, już wolę zrobić Roof to Pran. Dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? Widzę, że to jest coś ala taki wyścig, bardziej bym powiedział. Czyli jak najszybciej przejdziemy tą planszę. Aha! Tylko sęk w tym, że mamy uważać na ostrze. Okej, to mi się wydaje, że będzie łatwe.
Aha, my tu w ogóle jeszcze nie mamy tych. Te pierścienie nam się nie zaliczają. Dobrze, udało się. 37 sekund, bardzo ładnie. To była łatwa run, guys, do zrobienia. Dwa klucze mamy, teraz jeszcze jeden. A, tutaj mamy. Okej, okay, Crisis City. Niech będzie. Ta muzyka w ogóle nie pasuje tutaj. No ale to jest challenge oczywiście Blaze, więc niech będzie. Musimy sobie tak w taki oto sposób odblokowywać. Czyli po prostu musimy sobie robić tak, żeby ogień po prostu nam znikał. O jest, w takim momencie. O, tutaj mamy exit, fajnie. Mamy rangę A, to też nie jest w sumie zły postęp, zła ranga. Jest jedna właśnie z dobrych rang, moim skromnym zdaniem. O, i mamy Silvera tutaj, który na nas czeka. Sonic, to naprawdę ty? Nie oddam ci szmaragdu chaosu. A, i taka drobna korekta. Silver, z którym teraz walczymy, to nie jest Silver z Sonica 06, tylko Silver z Sonica Rivals. Żeby nie było, że pomyślicie, że to jest jedna i ta sama postać. To są... Znaczy, to jest jedna i ta sama postać, tylko z innych er, że tak powiem, innych czasów. I lecimy z Coxem. Będziemy unikali jego, kurde, zabójczych ataków. A przynajmniej będę się starał unikać jego ataków. O, i możemy też homing atakiem atakować. Te pojazdy całego. Dobrze! I dostał, kurde, damage. Fryer 1. Co on sobie będzie wyobrażał? Dobrze, oberwał drugi raz. Jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden, albo ewentualnie dwa. Bo to jeszcze zależy, jak nam pójdzie teraz. O, tutaj trzeba uważać, bo on to będzie rzucał tymi. Szybko, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Dobra, zadany ma damage.
Dobra, myk, 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 myk. 4 razy oberwał. 4 razy i ani widu, ani słychu, żeby kończyła się walka z rywalem. O, dobra. Teraz mamy coś takiego. A, i zginęliśmy. Oczywiście klasycznie. Bo jak żeby inaczej. Nareszcie został on pokonany, moi drodzy. Ja pierdzielę. Nawet nie wiecie, jak się z nim, kurde, męczyłem. Powiem tak, ta ostatnia faza była najcięższa, jaka mogła być. Bez kitu. I cieszę się, że już mamy Silvera za sobą. Kurde. No, sam boss nie jest trudny, ale chodzi o to, że ta ostatnia sekwencja z nim była naprawdę uciążliwa i to bardzo. Więc teraz pozwólcie, że polecimy sobie już na naszego bossa. Dokładnie tak. Mamy pozostałe 2 klucze. Szmaragd chaosu, więc teraz będziemy mogli stoczyć walkę z bossem, który będzie na nas czekał tutaj. A tym bossem będzie... Egg Dragoon, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak tutaj mi pójdzie.